Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, to jest Far Cry 4. Idziemy do Sabala, ale w sumie świnkę można jeszcze poczęstować strzałą. No i co? Jakim cudem? Jak drapie się za uchem, no czy wy to widzieliście? Przecież spójrzcie na jej tyłek, tam były 3 strzały. Autentycznie. 25% obniżka cen dodatków do broni. Okej, dobra, spoko. I moment, i to jest w sumie koleś, tak jest, to jest chodzący sklepik. Pan handlarz, więc pohandlujmy. Odblokowałem nową broń, łuk myśliwski. No i proszę bardzo, zaoszczędziłem troszeczkę. Teraz sprzedajmy wszystko szybką sprzedażą. To jest fajna opcja po prostu, że nie trzeba wszystkich rzeczy typu strzykawka, misa dźwiękowa, eraksi i tak dalej. Nie trzeba po kolei tego sprzedawać, tylko wszystko co ma w zalecanym użyciu sprzedaj, można sprzedać za pomocą szybkiej sprzedaży. Pyk. I zostają wszystkie potrzebne przedmioty. Czyli skóry, roślinki, no i rzeczy z kategorią zatrzymaj. Dobra, Sabal. O Jezus, nie, to nie ty. Do samochodu. Tak będzie szybciej, zdecydowanie. Co prawda mógłbym to zrobić teleportem, no ale chcę wam pokazać, jak tu się jeździ pojazdami. No wygląda jak w GTA 5 na PlayStation 4 tryb FPP. Nie, no dobra. Trochę więcej szczegółów i trochę inaczej się prowadzi. Chyba gorzej, bo wszystko odbywa się za pomocą lewej gałki. Wychylona do przodu powoduje dodanie gazu. Do tyłu hamulec. Lewo i prawo skręty, ale z jednoczesną jazdą, co jest trochę dziwne. No ale spoko, że jesteśmy na miejscu. Tylko broń boczna. Ej, właśnie, moment. Ha, duże zakupy nas jeszcze czekają przed samą misją. Trzeba się przygotować należycie. Okej, więc tak, do pierwszego K, najbliższego. Mój mąż uwielbia szyć. Kiedyś szył ubrania. I zaszył się w ciemnościach. Kurde. Już słuch po nim zaginął. Nie, dobra, Kubi, dostosuj. Mogę teraz sobie pozwolić na broń boczną. Tylko którą? Skorpion, pewnie, że skorpion. Albo może w sumie. Moment, do żadnej z tych broni nie mogę dokupić dodatków, chyba że do tej. Celownik. Ale nie, mi bardziej na tłumiku zależy. Nie, dobra, niech będzie skorpion. Ale wyzwól jeszcze jedną dzwonnicę tylko. A tutaj w przypadku M712 wyzwól 4 dzwonnice. No, bierzemy. Wow. A niech będzie, serio. Moment, to już jest to? Ten mały celowniczek na górze to jest noktowizor? Nie, dobra, jeszcze jedną broń mogę sobie kupić. Albo po prostu tą wrzucę. Choć w sumie snajpa by się przydała, ale nie może mieć tłumika. Kurczę, a ta już może? Nie wiadomo. No dobra, weźmy tą w to miejsce. No, i już chyba jesteśmy zabezpieczeni przed wszelkimi ewentualnościami, jakie mogą się wydarzyć. Dobra, 30 kafli za uzupełnienie amunicji w pełni. Okej, Sabal, jestem gotów. Więc gdzie jesteś? Mój wybawco, bracie. Brother, bro! To jesteś ty? Nie, pewnie, że nie. Jesteś w środku. Jesteś zbyt ważny, żeby po prostu siedzieć na zewnątrz. Fuck! Give him some morphine! And turn off that fucking radio! Okej, dobra, potrafi też podnieść głos. What happened to him? He fell. Pagan floods the airways and we have to endure his bullshit. Enough is enough! Okej, czyli właśnie chyba przechwyciły pierwszą dzwonnicę. Haha, nieźle, dobra. Miałem nosa, żeby nie kupować skorpiona jeszcze. I can do it. Way to step up, brother. There's nobody guarding it, but it's a tricky climb. Promise me you won't fall. Przecież takie rzeczy nie można obiecać. Przecież nikt nie planuje spaść zwierzy, no to się dzieje przypadkiem, no kurde. No, ale w sumie można obiecać, że się dołoży wszelkich starań, żeby wspinaczka przebiegła bezpiecznie. Dobra, ile 400 parę metrów? O kurde, dobra, dajcie jakąś lotnię, macie jakąś lotnię tu w pobliżu? Moment, rzućmy okiem na mapę. A w ogóle moment, moment, już mam 2 punkty umiejętności? Nie, jeden tylko. Ej, ale tutaj już mogę, torba na amunicję, no pewnie. No pewnie! Okej, jeszcze na miksturki. No i proszę bardzo, no już większość rzeczy ulepszona, no i to mi się podoba. Okej, kurczę, tylko teraz mógłbym dokupić amunicję znowu. Nie, no wystarczy. Ale właśnie, moment. Jest tu ta lotnia, w końcu miałem rzucić okiem na mapę.
Jest. Jest tutaj. Daj punkt orientacyjny. No, i tak będzie szybciej. Może nawet się uda wlecieć na sam czubeczek od razu. No w Far Cry 3 czasami mi się udawała taka sztuka. No, kto wie, może teraz też się poszczęści. No chyba, że w trakcie lotu dopadnie mnie atak kaszlu i stracę koncentrację. Dobra. Spokojnie. Czemu tam, jak ta wieża jest pewnie dalej? Już nie, no chyba, że to ona tam wystaje właśnie, ten kawałek. Dobra, Andrzej, troszeczkę wyżej. No i też w sumie podejrzewam, że tam czerwonych będzie troszeczkę. Troszeczkę ludzi od Paganamina. O kurde, stop. O, czemu tak spadamy? Ale chyba przeżyję to, nie? No. No pani wybaczy, no. To nie było moim zamiarem. Żeby tak panią przestawić skrzydełkiem. Nie, ale dobra, to już jest niedaleko. Prawie 400 metrów skróciliśmy sobie podróż. Nieźle. No niczym w GTA Online, no. Jeżeli oczywiście by mnie potrącił ten ktoś. Nie, ale dobra, ale wiecie co, zanim dobiegniemy. To dlatego się kółeczko czasami włączało, bo na touchpadzie jest. Ej. To nieźle. Nieźle, fajnie, dobra, spoko, przydatna wiedza. Ale ja chciałem sprawdzić, czy nie mogę sobie mikstur jakoś teraz zrobić. Pewnie, że nie mogę wyrzucić. Nie, pewnie, że nie chcę wyrzucić. Chciałbym stworzyć coś z tego czegoś. No, zupełnie mnie gra nie zrozumiała teraz. Zupełnie. Dobra, ale weźmy tą, bo połyskuje. Aha, i to jest ta wspinaczka, tak? Czyli wreszcie będę miał możliwość wspinania się. Bo właśnie taka lina blokowała przejście na tamten wodospad, o którym wspominałem wcześniej, w poprzednim materiale. Dobra, trzeba kotwiczkę podnieść. Kurczę, myślałem, że czekan będzie. Ej, ale w sumie. To nie była zwykła kotwica, jaką można spotkać na statku. Tylko specjalna do wspinaczki. Dobra, jak to zrobić? Tak po prostu. Okej, dobra, jeżeli to był rzut, to rzut świetny. Ale jeżeli to był, nie wiem, jakiś specjalny pistolet do kotwiczek, to nie widziałem, żebyś go podnosił, Andrzej, no. Dobra, to kit. Ważne, że teraz na miejscach, gdzie są liny podczepione, można sobie spokojnie wejść. Ej, czy to jest czerwony ziom? Martwy. Dobra, spoko, choć z drugiej strony fajnie by było, jakbym ja go ściągnął. Spokojnie. Tutaj kotwiczki. O, shit. Będziemy się też bujać? Dobra, skok. I w ryj. Skałą. Dobra, jestem już. Mogę się odczepić. Nie no, super. Dyndał jak Tarzan na linie. Co my tu mamy? Pistolet. Kurczę, ale wiecie co, szczerze? No nie to, piechol, nie to. Mogę zamienić. Tylko dlatego, żeby odblokować tą broń po prostu. Ten rewolwerek, ale jeszcze jestem wam winien sprawdzenie noktowizora. To jest noktowizor. No tak, dobra, to nie jest duża strata zamienić teraz. Ale spokojnie, będziemy naparzać z broni automatycznej. Tam, aż tak daleko? Nie, już myślałem, tutaj, dobra. Ale i tak niezły dystans można przebyć za pomocą tej liny. Nie wspinaj się, jeszcze nie. Musisz dohuśtać się tam. Albo... odczepić się w trakcie? Shit! Ale żyje. Żyje, dobra. Jest całkiem nieźle. Nie wiedziałem, że to się... nie spodziewałem się, że to się uda faktycznie. Nie w takim momencie, kiedy już praktycznie nie byłem rozbujany zupełnie. No ale okej. Dwa paski zdrowia, bo już mam trzy. Między materiałem drugim a trzecim ulepszyłem sobie tą statystykę. Dobra. Skradając się, może się uda go zajść, ale jeszcze lepiej byłaby spojrzał tam. Okej. Kolego, nie odwracaj się. No co ty zrobiłeś? Miała być eliminacja. No kurde, trzeba czekać na ikonkę. Bo inaczej takie rzeczy się dzieją, no. 20 punktów doświadczenia przeszło koło nosa. Niezasłużenie. Dobra, ale moment, właśnie. Z propagandą trzeba walczyć. Zwłaszcza z tą propagandą, którą propaguje Pagan Min. Dzwonnice. Wydrapuj się na szczyt dzwonnic, aby przejmować pasma transmisyjne, czyli dokładnie to samo co w trójce.
wyzwalać dzwonnicę, aby usunąć mgłę z mapy, zdobywać dostęp do darmowych broni i odblokowywać nowe zadania. Czyli to jest właśnie to, co ja będę sobie robił w międzyczasie, między możliwościami nagrania dla was odcinków. No, misje fabularne zostawię dla was. Będziemy wspólnie je przeżywać, a tymczasem wspinamy się. No, tyłem lepiej nie chodzić, Piechol, lepiej nie. No co, no jesteś taki gruby, no Andrzej? The hell? Naprawdę? Ja to musiałem przeskoczyć? Aha, jednocześnie strącić. No, w sumie mogłem o tym pomyśleć wcześniej. Ej, ale łudząco podobna jest ta dzwonnica do tej, którą zasypała lawina wcześniej. Nie, dobra, gdzieś pewnie tutaj, o właśnie. Trzeba wypatrywać takich lin. No kurczę, tak samo jak w trójce, no. Okej, teraz popisać się równowagą. Albo jajami ze stali, bo dosyć szybko przeszedł. Ej, dobra. Z tego co pamiętam, takich rzeczy nie było w trójce, ale w sumie pamięć bywa złudna. Co jeszcze przy nogach? No pewnie. I dobrze, że papcie ma, nie macha nożem. Tam na dół. To jest w sumie dużo skrzyneczek właśnie, pomijam. Bo tych diamentów jest tam dużo, no właśnie, więc wpadnijmy tu. I zobaczmy, co tam było. Stare pieniądze, no to pewnie można spieniężyć. Za całkiem sporą kwotę. Całkiem sporą kwotę. Dobra, no to uwaga, hop. Ej, nawet nie musiałem skoczyć. Jakoś sprintem dał radę to przebiec. Widocznie sadził naprawdę duże susy. Duże kroki. Ja już słychać panią z radia. Trzeba ją uciszyć. Ale co właśnie? Jaką transmisję wtedy się włączy? Czy po prostu wyłączymy tą? Czy po chwili usłyszymy Sabala? Czy tam, kurczę, nie wiem nawet. W dalszym ciągu, kochani, nie wiem, czy on tak na 100% ma na imię. Jak teraz do niego wrócę, muszę się przyjrzeć. Pilnie. Dobra, gdzieś to jeszcze będzie skrzynka pewnie? Nie? Czyli już ominąłem. No dobra. Nie, ale serio, nie było aż tak wysoko? Uwaga, przejmujemy sygnał. We interrupt this program for this special announcement. Dobra, jedna z 17 tylko? Mało. Chyba, że w tym rejonie tylko. Dobra. Jedno gospodarstwo odkryte. Już mgła go nie będzie spowijać. W domu starej Ishii dzieje się źle, to można by było pobiec teraz. I schronienie Kiry. No tam się ludzie tylko modlą. Więc tam nie ma co im nawet przeszkadzać. Oj, zwierzątka się pojawiły, no to pięknie. No faktycznie, mgła zeszła. Fog of War sobie poleciał. Dobra, gdzie jest ta stara chatka? Nie. Nie gospodarstwo. Nie schronienie Kiry. No nie lot zaopatrzeniowy, bo tam już byłem. Po prostu to jest samolot, który znajduje się na dnie jeziora. No gdzie jest ta chatka? No chciałem pomóc, serio. Pojazd? No nie, kurde. To stała na złotego szlaku? No też nie. Tu. Skrzynia z łupem? No nie. O, jest, dobra, dom starej Kiry, dokładnie. Punkt orientacyjny przed dostarczeniem informacji Sabalowi, że wykonaliśmy zadanie, trzeba tam się dostać. W tamtym kierunku, tak? Okej, okay. Można jeździć na linach? Pewnie, że można. Fajnie, że już ma tyrolkę. Od razu. Nowe aktywności. Dobra, później. Ej, dobra, może tam nawet dolecimy. Cholera, nie, chyba nie. A może? Nie, dobra, warto spróbować. Warto spróbować. Zresztą tam jest na dole żółty szlak, oznaczający drogę, jaką ja mam się poruszać. No dobra, no uratujemy babkę, no to wygląda, że ją uratujemy, ale w sumie... Sabal, dobrze, jest! Dobrze pamiętałem. No tutaj starczy. Longinus? O shit, dobra, już prawie ktoś mnie wypatrzył. Gdzie jest mój łuk? Warto było najpierw aparatem tutaj posprawdzać. Z chęcią bym wyzwolił tą chatkę, ale... Moment, kurczę, gdzie oni są? No ktoś mnie przed chwilą widział, jest, dobra. Okej, kamyszek. Dobra, i czy opłaca się teraz szarżować? W sumie, sprawdźmy. Aha, 30 punktów. O kurde, ale tak już mnie wypatrzył. Bardzo niedobrze, mogę się gdzieś schować. Albo najlepiej, o właśnie, wspiąć tutaj.
Ej, kolejny punkt umiejętności. Shit, gdzie jesteś? Tu. Ej, dobra, a sprawdźmy. Mogę śmierć z góry, jak się dobrze składa. Okej. Kosz 2 punkty, akurat tyle mam. Okej, lecimy. Gdzie jesteś? No i to rozumiem. 50 punktów. A, mógłbym się uleczyć, ale jeszcze nie chcę. Na razie przetrzepmy zwłoki. Rękawica chirurgiczna. Ej, co on z nią robił? Czyżby jakiś amator fistingu? Nie, dobra, nie zagłębiajmy się w ten temat może. Jeszcze ktoś się tutaj czai, czy już wyzwoliłem to domostwo z reżimu czerwonych żołnierzy od pagana Mina. Ej, można otworzyć, czy jednak znowu się myliłem. Nie tylko drzwi oznaczone specjalnym symbolem. Okej, okay. Chatka misia pochatka, co my tutaj mamy? Złoty szlak to właściwa droga. Ojcze, nasze karabiny są stare i czasem nie działają. Nasze mundury nie są tak przerażające jak ich. Ale ma wiara jest silna, a przywództwo Amity daje mi nadzieję. Nie mogę zostawić swojej ojczyzny w rękach tych wandali, którzy nic nie wiedzą o tej ziemi, o tej kulturze, gwałtconej coraz mocniej i mocniej każdego dnia. Moje szkolenie jest ciężkie, mam zmęczone ręce, ale ma wola jest niezłomna i rozpiera mnie duma, że jestem wojowniczką Złotego Szlaku. Poproś mamę, by mi wybaczyła mój wybór. Kocham was oboje, twoja córka Tara. Cholera, mam nadzieję, że jej zwłok gdzieś nie znajdę. Ej, czy tam była część do bazuki, tą, którą się strzela, rakieta, ten lecący granat? No pięknie. Dobra, opróżnimy pojemnik. Wieczne pióro, srebrny nóż i dużo kapusty. Już ma prawie pół bańki. Ej, niedługo będę milionerem. A jestem tutaj drugi dzień dopiero. Ej, łoszy! Ej, no bo mnie zabije jakiś kurde borsuk, czy co to jest? No bez kitu! No zabij go! No nie, kurde! Boczno! No shit! No shit! No nie wierzę! Nożem go! Jest! Kurde, nie wierzę! Ludzi zabijam, a tutaj co to było w ogóle? Ej, nie, 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 bo spadnę i się zabiję! Nie, spoko, uff. Tu był człowiek? Nie, nie, nie. Kurde, dobra, nie, stop, muszę się uleczyć. Co to było? Co mnie prawie porobiło? Miodożer? Miodożer? Co to w ogóle jest? A w ogóle nie wiem, wiedziałem, że ta broń jest tak lipna, że po każdym strzale trzeba, no właśnie, cyngiel zaciągnąć jeszcze raz. No dobra, ale przynajmniej cały bębenek wymienia od razu. Dobra. Więc co? Ale wiecie co? Serio? Serio? Skoro porobił mnie prawie teraz zwierzak, to naprawdę wydaje mi się, że warto w tym momencie skończyć ten odcinek i później w kolejnym udamy się do L. Co to jest L? Możesz Lakshmana? Nie, raczej nie, ale moment. Nie będę was trzymał w niepewności do kolejnego materiału. Zobaczymy sobie, co to jest. L. Longinus. What the fuck? Rozpocznijmy miejsce dla Longinusa. Nagroda dużo. Rupli! No właśnie, ruple! Tak jest i kolejna wiedza. Już ma prawie pół miliona rupli. Dobra, punkt orientacyjny, ale to już na kolejny materiał, kochani. Żegnam się z wami, trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdro, cześć, hej!